bohaterowie? Nieciekawy ten rok taki jest, jeżeli chodzi o rolnictwo. O te urodzaje, o te sprzęty. No, ale... mniej więcej typowy. Niekoniecznie dobry, ale i takie się też zdarzają. Ja to pani powiem, że na ten rok nie mam narzekać, bo mam budżet o wiele wyższy. Kilkakrotnie wyższy budżet od zeszłego roku. Wyszedłem na prostą z banku i jeszcze myślę, coś się rozwinę w tym roku. Bardzo się cieszę, naprawdę się cieszę w tym roku. Bo gdzieś koło bańki w tym roku przerobię. Tak. Tych żniw teraz nie starczy. Tych żniw teraz nie starczy. Nie ma o czym mówić. Liczyło się, że 30% susza zrobiła swoje. To 30. A to dużo więcej. No wyszło 40. Jak ziarna nie ma i słomy nie ma, nie? No wiadomo. Wszystko jest podzielone na półce ten rok. Ciężki rok. No ale... ten... dożynki jakieś musiały być też, nie? Jaki rok jest, taki jest, dożynki są. Pan Marian to nasz nowy bohater. Jego córka wychodzi za mąż. Zyski z tegorocznych żniw były dla niego tym ważniejsze, że trwają przygotowania do wesela, a jak wiadomo, jest to spora inwestycja. Najważniejsza część dożynek, pochodzących od czasownika dożynać, jak sama budowa tego słowa wskazuje, koniec żniw. Najważniejsza więc część dożynek, niesienie wieńców z dojrzałych kłosów. Nie wszyscy dzisiaj świętują. Edward Wełpa, któremu pomaga przyjaciel Jan Kauczor, kosi grykę. Drobna awaria przerywa pracę. Ach, kurde, musiało to pęknąć. Tak by się kosiło, fajnie, już by tam kosił. To nie jest poważna awaria. Nie ma miejsca. To, że nie ma miejsca. Edek, no. A jak to z tymi gralami? Co? No, co tu się śmieją, że grali lepsze od ciebie. No co oni więcej ode mnie mają? Ciągniki, ilościowo ciągniki no. Mamy prawie te same. Ale nie, no dobra, ale Edek, które grale mają więcej ciągników? Co? Ten, co koło ciebie mieszka, to ma więcej? Nie ma. Gdzie on ma? Jeden nie ma więcej ode mnie, bo no. Ja mam cztery, a oni mają, kurde, po trzy. Ale u grali jest lepiej, bo oni mają to, nie ręciny, rentę mają, oni jeden, każdy. To, że mają z czego dokładać. Dokładać. Rentę wezmą. Nie mieli, to było cienko pierdzieli. Oni już narzekają, że kurde, mówią, rentę wezmą, no i wszystko w pole wsadzi. Ale to było lepiej, wie pani? Ja szłem, jak się rzuciłem, nie? Szłem lewą stroną, to wszyscy już uciekali z drogi. Dobra, takie kurde, to młodzież taka silna. Postawi im byka 700 kilo i niech go złapią za rogi i za nos i przewrócą. Bo ja go jeszcze przewrócę. Oj ty. Awaria się przedłuża. Bo ja mu daję jeść i ja mu kurde na źle go nie prowadzę, to jak przez krowie, to on ma oberwać, on ma stać i słuchać. A tak w telewizji mówią bezstresowo, bez bicia wychowywanie dzieci. Weźmy prosty wniosek. Ci, co kurde najwięcej kurde tego, to są synowie lekarzy, prokuratorów, policjantów. A narkomani, to ci najwięcej kurde przestępstwa tego. Bo chłopskie dzieci nie mają czasu na przestępstwo. Bo on ma robotę, naukę, do szkoły pójdzie, ze szkoły do roboty z powrotem. Spraw prosimy, niech ci, którzy dla swoich potrzeb czerpać będą wodę płynącą z tego źródła, ciebie niech uznają za źródło wody żywej, pryskającej na życie wieczne. Przed poświęceniem dożynkowego chleba i wieńców proboszcz pobłogosławić musi najnowszą inwestycję – wodociągi. W całej wsi popłynie woda. Thank you.
tak się stało, że dzisiaj ten chleb nabiera tak wielkiego znaczenia i staje się dla nas tak wielkim symbolem. Dożynkowe kazanie jest jednocześnie przesłaniem dla rolników. Staje się źródłem podziału, a przecież on zawsze powinien nie dzielić, ale łączyć przy jednym stole. Chleb jest najważniejszy. Ewa Wełpa i Grażyna Kauczor wiedzą o tym, jak trudno go czasem zdobyć. Wszystko zależy od tego, co i za ile uda się sprzedać. Kiedy mężczyźni pracują na polu, można spokojnie porozmawiać. Gdzie nasze chłopy, Ewa? Na polu, na Marczowie. Na Marczowie? Długo jeszcze będą? Cały dzień. Kawę przyniosło? Ja też mam. Aha, no to dobrze. To jak masz, to jak nie będę. No. To ile żeście nakosili? Dużo, Ewa? O Jezu, nie pytaj, ale cena idzie w dół. Znowu? Gryki. Bo pszenicy zostaje ta jak była, no. A gryki idzie do dołu. Znowu idzie do dołu? Ludzie, to co? Na 600 poleci. A czekaj, a za ile kupiłaś? Bańkę prawie 600. Ludzie. No a jęczmień pszenicy już sprzedałaś? Nie. Nic. Dzisiaj bierze stara pszenicy i przyczepę jęczmienia. Żeby tylko ci wziął, to jeszcze pół biedy, jeszcze jakoś dzieci wyszukujesz, wszystko zrobić. No pieniądze. Banki pooddajesz, nie? Pieniądze mi już zostawił. Aha, no to jak zostawił, jak dał trochę, to już weźmie. No, trzeba coś musi Janek coś też sprzedać, jakieś zboże, jakieś coś, ale gdzie powiem? Jak oni bez przerwy te ceny urywają. Ja tak se rozdzieliłam, że 10 zł dziennie. 10 zł. Tylko na chleby. Tylko chleb i margaryna i nic więcej. I tak se to rozdzielam i tak musi mi starczyć. Nie wiem do kiedy, chyba że ktoś przyjdzie jakieś, kupi jakieś świnie albo... No to ja też dzisiaj wzięłam 60 baniek w sumie. No. Zakupy zrobiłam i oddałam tu w sklepie. Ja w sklepie nie oddałam. A ja już oddałam, nie, chwała ja Bogu. Nie, ja nie oddałam. Świąteczne popołudnie w gospodarstwie Franciszków. Pożniwny spokój. Idealna pora na przyjmowanie gości. Dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Panie Marianku, prosimy. Witamy wszystkich. Dobrze, że pan jest. Jestem. Dobrze. Tam ekipą. No, dobrze, dobrze. Fajno. Zgodnie z umową. Tak jest. Przyjechałem. Przyjechaliśmy. Pan Marian Letnik i jego goście są zawsze mile widziani u Franciszków. Wpadają tu często, żeby urządzić wspólne grillowanie w jednym z najpiękniejszych miejsc w okolicy. Idź przyjdź na jakiego kawałek chlebka. Mam jest wszystko, chleb, wszystko jest tutaj. A ja myślę się z tego wszystkiego pomału wycofać, wyłączać. Pan Franciszek lubi rozmawiać z nimi o swoich problemach. No ja ci powiem, nie ma kalkulacji, bo ja na bazarze w tej chwili oferuję za ziemniaka 25 groszy, od ludzi chcą po złotówce, to jak to może być dobrze? To ty masz zasadzić, opryskać, wykopać i przechować do osadzenia na następne i wszystko i zawieźć mu zworkowane za 25 groszy, a on sprzedaje po złotówce. I mówią, że przez rolników później jest inflacja. Po złotówce są w stepie. No tak, a ile razy ja już ciężko na to naklął. A 25 groszy na bazarze. Tak. W woreczkach ma być tak zapakowany. Bo to głupi rolnik przywozi. Tak jest. Aha. Panie Franiu, smacznego. Dzięki. Nie, kochani, ja jestem... Co nie? Co ja jestem? Nie, godni, bo jesteście pasianokosem. Mnie się ciało jeździ, jeszcze mnie pojada i muszę jeść. Panie Franiu. Wiwat. Jezu, wszystkiego najlepszego, ale tu macie ręczniczki do... Jednego? Do Stasiu, ani jednego. Marian, który jest twój? Tamten. Bo Gieny tu się też przymierzą chyba trochę, nie? Gieny się mocno przymierzą, Gieny mocno. Tylko
Na tym, co on mi proponował, mnie to nie odpowiada. Ja na to nie pójdę. Nie tylko, ale nikomu. Żeby, na przykład, żeby on mówi, ten budę to spycha zepchnąć, mówi, a on nową postawi. Co, jak ja mam budę taką, która mnie jeszcze przeżyje, ja będę się przenosił w nową, w czyjąś? Chcesz jak swoje do końca mieć. Tak. Może i racja. Jeszcze jesteście młodzi, ale pamiętajcie, że stare drzewo trudno przesadzić, nie? Proszę? Poszła Karolinka do Gogolina, a Kurlicek za nią, jak za młodą panią, z flaseczką wina. Po wszystkich oficjalnych uroczystościach przyszedł czas na zabawę, której nie zakłóci nawet deszcz. Pani Stenia w otoczeniu delegacji. Marek ze znajomymi. Córka Mariana z narzeczonym. Pani Stenia kryje się w przytulnym miejscu. A ja takiej nie chcę, a ja takiej nie chcę. Edward! Come on, chodź tu do mnie. Słuchaj, to jest pan starosta grupy z Wilna. Pana Jana i jego żonę Janinę poznaliśmy w poprzednich odcinkach. Dużynki są. Będzie taki gość, że mi się podkowy rozgina. Tak? Ha? No, ciekawe. Siłacz. Chciałbym się zobaczyć z takim gościem, nie? Dla mnie ja to taka nieciekawa bardzo. Sam może jechać. Na dożynkach każdy może znaleźć coś dla siebie. Dzieci, słodycz waty cukrowej, dorośli, duże i małe przedmioty użyteczne w gospodarstwie. Miłośnicy wiejskiego kabaretu podziwiać mogą najnowsze skecze. Sołtysowa jajka sprzedaje po 30 groszy, takie duże, a ja po 25. I doszłam do wniosku, że za 5 groszy moje kury nie będą se tyłka rozrywały. Nie będą. Pani Wanda w świątecznej fryzurze. No, wiązać silno, silno ściskać. Silno wiązać, ściskać. Gościnne występy siłacza, który zrywa łańcuchy, ściągnęły wielu widzów. Pan Jan z bliska ma okazję obserwować jego niezwykłe umiejętności. Wróżącego ze stołu interesują niecodzienne sprawy. Co o wyczynach siłacza sądzi pan Jan? Spryt. Tak samo ja spryt mogę też coś pokazać. Spryt to jest tylko kłamstwo cygaństwo. O, wyłącznie spryt. Ja byłem zaobserwowany go. Tylko spryt. Szczęście, Wełpie i Kauczorowi udało się naprawić kombajn i póki nie pada, można kosić dalej.
Igrzynki zawsze się kończą wielką zabawą. Przyszedł na nią również Irek, syn pani Wandy. Czy pozna tu jakąś dziewczynę? W sprawy jego orzenku jest zaangażowana cała rodzina, również zięć pani Wandy, który przy okazji dożynek odwiedził z córkami swoją teściową. Trochę takie rozrywki jest, to tak wesoło jest, nie? Prawie. Czyli w tym domu to by się zanudził dziewczyn. Ale babcia mnie będzie szukać dziewczyny, no to jak sam nie znajdzie... A, potem na mnie narzekał. To nie będzie miał, jak się znajdzie, no to... Weźmy, on tam ma dziewczynę gdzieś tam, ukrywa ją. Mała, to jest blondynę. No jak, babcia widziała ją. Nie, tu no. No, ładną taką dziewczynę z cupą, blondynę. Z sąsiedniej wioski. Dzień Boże, dajmy Boże. Wody podkładać. Ale babcia może się zawsze tu wiedzieć w ostatniej chwili, nie musisz pierwsza wiedzieć, nie? A, wielka nowina. Jak wielka nowina? Pora już na niego. Ale nie będą cię stresować, no, nie? Po co mi pod Krzysiu brać? No jak po co? No, żebyś się nie stresowała bardzo, nie? Taki bałagan w domu porozmawiać. A to dziewczyna nie przyjdzie do domu, tylko przyjdzie na zabawę. A do domu przyjdzie, jak się ściemni, nie? Jak będzie babcia spała po prostu. Jak się rozkochamy. Moja żona też od miasta pochodzi. Ona z miasta pochodzi. A ja ze wsi. Proszę. No jak to się stało, że panią zmusił do tego, żeby... Ja nie zmuszał. Ale broń Boże. Widziała pani, że dzikie zwierzę nawet w cyrku wytrenują? I chodzi. No i żona kochała i chciała. A ale pani, że umie jest następca? Bóg sobie mówiła pani moich. I żaden. Powiedział, żeby miał chleb jeść ze solą. To nie będzie robił. Pomóc pomoże, a robić nie będą. Póki jeszcze ciągnę, to tak. A później będzie chyba koniec. To nie ma już komu. Nikt tego nie chce. A zięć? Może co? Ależ. Pomóc każdy powiedział, ile będziemy ciągnie, to pomóc. Ale żeby na kogoś zapisać jarzmo, powiedzieli nie. Nie w Homon, to mówi, nikt nie włoży. Z tego nie ma nic, tylko trzeba dołożyć. Do Niemców też jeżdżę przecież. Żeby nasza zdrówka była mocniejsza, w życiu bym nie pojechał. To by lepsze warunki u nas. W życiu bym nie pojechał. Jak mnie wesele czekało, to co miałem zrobić? To co miałem zrobić? Trzeba jechać. Mariana poznaliśmy na dożynkach. Jego córka wychodzi za mąż. Trwają ostatnie przygotowania do wesela. Gości będzie wielu, a stoły zastawione będą suto swojskim jedzeniem. Na tradycyjne wiejskie wesele zapraszamy państwa w następnym odcinku. Ale króla nie widzę większym od siebie. Wszyscy będą w mieście? Nie może tak być, że wszyscy. Lekkim chlebkiem żyli. Trzeba i ciężko pracować. Ziemię to trzeba kochać po prostu, no. Jak mam siedzieć za biurkiem, to ja dziękuję. Ja wolę już być przy świnkach. Ziemia człowieka wydała. Ziemia człowieka zje. Ale za to trzeba ją wielbić. W poprzednim odcinku odbyło się największe rolnicze święto dożynki. Co?
Na polu Edwarda wełpy, a Waria opóźnia koszenie gryki. Trwają ostatnie przygotowania do wesela córki pana Mariana, którego poznaliśmy na dożynkach. Ale ci się udało. Spadnie jeszcze wiele kurzych głów, ale wiejskie wesele bez obowiązkowego złocistego rosołu z tłuściutkich, świeżych kur przypominałoby magika bez czarodziejskiego kapelusza. Wtedy cię mogę jeszcze. Stawaj, nawet mam jajo! Kurczę! Połóż jego! Ponoś się twardy, nie? Twardy już byś zniosła. Popatrz, jak dydek. Widać, że zdrowe kury, nie? Przecież tych kulawych się nie bije, nie? Kościelne dzwony ogłaszają dzisiejsze radosne wydarzenie. Państwo młodzi pochodzą z tej samej wsi, znają się od dziecka, a ich rodzice są przyjaciółmi od wielu lat. Dzwonnika, zwanego we wsi miotlarzem, poznamy bliżej w przyszłym odcinku. Chcieli, jak poszło się tu tyli, tak. Tak był ludzi, no był, widać był tam, gdzie kto nie chodził. A teraz? Młody w ogóle. Całymi domami są takie domy, że w ogóle ani jedna osoba nie jest w niedzieli w kościele. Nikt nikogo nie wypędzi, nie nakaże. Brak pobożności w dzisiejszych czasach martwi panią Rozalię. Więcej ludzi był w kościele, jak kiedyś mówili za komunę. Zakazywali chodzić, to, a jednak szli. A teraz nikt nie mówi, żeby nie szli. Że nie wolno iść, tu i nie chodzą. Kto chodził, ten chodzi, te młode, to im się nie chce, oni wolą spać. Albo na grzyby pójdzie, albo, ja mówię, albo na grzybki kiedyś. W domu u nas ksiądz tak mówił, jak w niedzielę nie przyjdzie do kościoła, to idzie albo na grzybki, albo na rybki. Tak jest. Jakoś te dzieci i ta młodzież tak się słuchali, tak księdza słuchali i wszystko. Teraz nic, ksiądzy mówią, oni nie mówią, nikt nie uchodzi. Jasiek! To on się nazywa? Jakoś trubadur. Tramer, ej, skurczę. Czekaj. Nowy bohater, Ryszard Szorc, jest jednym z bogatszych rolników i znanym hodowcą koni rasy śląskiej. Gdzie? Dalej. Zadaniem pana Ryszarda jest wychowanie nienawykłych do siodła i zaprzęgu koni, a prawdziwą pasją układanie trudnych końskich charakterów. Dobra, dawaj go. Jego córka Dorota odziedziczyła po nim koniarską żyłkę. Jak wprowadziłem tego drugiego konia i on patrzy na mnie, jakby mnie skubnąć, czy jak przednią nogą se tam zarzucił. Ja muszę patrzeć na to, bo inaczej to nie pójdę daleko. Ja w swoim wieku, ale jeszcze widzę, co koń może zrobić i myśli zrobić, to już na oczy patrzę konia. No ale pomyliłem się też. Popatrzyłem mu w oczy, a palca nie mam, nie? Tu mi wyrwał. Żywcem. 4 lata w czerwcu minęło. Tak. Tu w tej kracie złapał. Ostatnio to już widziałem, tylko taki patyczek, to kostka była. I on w lewo, ja w prawo. Palca chyba zjadł. Zastrzelił go później. Bo ja stąd dobiegłem, to już buty zrzucałem w biegu, bo straszny ból. Tu wisiały tylko te cięgna. No i pojechałem do szpitala. Za półtorej godziny co prawda wróciłem, bo już nie mieli tu co robić. Niewinna podwiązka na pończoszce córki pana Mariana ma gwarantować małżeńskie szczęście. Równa muszka na szyi pana młodego ma takie samo znaczenie. Z wysokiego nieba pobłogosław im panie, a teraz proście rodziców o błogosławieństwo, bo gdy rodzice błogosławić wam będą, będzie z was szczęśliwe małżeństwo. A gdy wrócimy z kościoła, tańczyć i cieszyć będziemy się dookoła. Na nowej drodze życia życzę wam wszystkiego najlepszego. Mój ojca i syna i Ducha Świętego. Na nowej drodze życia życzę wam wszystkiego najlepszego. Mój ojca i syna i Ducha Świętego. Pobłogosławieni przez rodziców jadą państwo młodzi do kościoła. Anię i Andrzeja
Znają tutaj wszyscy i każdy chce popatrzeć na ich szczęście. Przejechać muszą przez całą wieś, również koło znanego widzom baru Alaska. O, gdzieś na wesele będzie, albo młodą do ślubu wiezie. Jasne, młodą do ślubu. Ale zobacz, już sportowki. Pani Wanda ma własne zdanie na temat całego hałasu wokół hucznych wesel. Na takie cyrki, jak teraz pieniędzy brak na wszystko, no nie, to skąd to nas czerpać wszędzie? Kto tam jeszcze zamożny, to jeszcze. Ale pani, to jest głupota. Tyle pieniędzy wydać na jeden dzień, nie, to lepiej młodym kupić coś. A 200 milionów to nie wiem, czy chwyci. Na wszystko. Te opłaty takie drogie, wszystko. To ile by to dzieci miały, nie? Za te pieniądze. A przecież się to nie wróci, bo ludzie teraz tutaj, no, patrzą cienko kopertę. Popatrz pani, ja tam była w kurniku i jajko na polecie. Teraz wziąłam do ręki i patrzę, co ja mam. Nawet mi się nie zbiło, nie pamiętam. Dzień dobry. Dobry, bo kurczę, żebym się załatwił. Edward Wełpa i jego syn Maniek mają naświetlone oczy. Są to skutki nieostrożnego korzystania ze spawarki o bardzo dużej mocy. Wełpa, słynący ze słabości do maszyn i urządzeń, również spawarkę musi mieć najsilniejszą w okolicy. To jest duża spawarka i ona sakramencki błysk ma. Jak tnie się, to jest 300 wat natężenia. I sakramencki błysk. Ja sobie sam też, kurde, patrzyłem, kurde, błysk, jakżem zrobił, to kurde, momentalnie ten... I on rzeczy trzymał, kurde, odewracał się, no ale i tak. Ale nawet chore, podrażnione oczy nie zwalniają chłopców z codziennej pracy w gospodarstwie. Bo dzisiaj wyjdę tu górę i zajdę tam za przystanek i w poniedziałek będzie koniec. I ja tym dużym, najstarszy tym, no i ten, co w okularach chodzi, co se też oczy naświetlił. Będzie jeździł za torem. W gospodarstwie Franciszków wszystko pachnie jesienią. Ja się na ziemi urodziłem, ziemia mnie żywi i ja i się do końca nie wyrzeknę. Nadszedł czas ostatecznej decyzji w sprawie sprzedaży ziemi. Kiedyś państwo byliście tutaj u mnie w sprawie kupna ziemi. Na razie nic z tym nie ma. Nie sprzedaję nic. Proszę? Nie. Dziękuję. Stanuś, ja idę i podaję krowę. No idź, a ja zrobię kawę, napijemy się kawę. A... Może choć ten chleb czerstwy, to bym ukroiła. A no to i to świeże masło. Ma świeże masło, no właśnie, w pokrometce. I posiedzimy chwilę i wypijemy kawę i dobrze. A co to znaczy? Tylko praca i praca i praca. W ceremonii ślubnej nowożeńcy muszą przejechać przez całą wieś. Droga do weselnej świetlicy pełna jest przeszkód. Co to jest? Tak, jak to? Jak pani może... Pani jest Polką? Tak. I pani nie widziała takich rzeczy? A co to jest w ogóle? To... brama.
Proszę panią, to jest to, że na przykład jakby nie było żadnej bramy, to by był wstyd. Dla tej rodziny. Czym więcej bram, to znaczy, że więcej ludzi szanuje tą rodzinę. Tak, czy my mieli... tak i takie fanty, no to już jest taka tradycja polska. Napisane jest, o, szczęść Boże, szczęść Boże. Dzieci oddają cukierki. Tak, czekolady. No, a nam coś bardziej konkretnego. Oczywiście. Przypadkowi podróżni musieli ze sportową maestrią pokonywać kolejne poprzeczki. Jak wesele, to wesele. Orszak minął już 18 bramek. Na każdym postoju państwo młodzi musieli przyjąć życzenia, a drużba wydać fanty. Czy wystarczy dla wszystkich? Jak niewiele potrzeba Franciszkom do szczęścia? Mniej więcej nic nie potrzeba, ja myślę. Jaki jest cały wszechświat ogromny. Ile ciekawostek w nim. Ile różnych rzeczy. Samo życie poszczególnego człowieka co minuta jest inne. I tylko należy... Bo oczywiście, jak założy się takie coś, że o, męka źle mi, to wtedy źle. Ale jak ja patrzę z przyjemnością na te drzewa, na te ptaki, na ten świat, na to wszystko i umiem to pojąć i przemyśluję nad tym na swój sposób, to mniej więcej nic nie trzeba. Bełpowie prasują i zbierają słomę na polu koło domu. Od kilku lat ich sąsiadem jest artysta malarz, który w tej właśnie wsi zbudował dom dla swojej rodziny i przyjaciół artystów, zjeżdżających tu latem z całej Polski, żeby popracować w sielskim, wiejskim plenerze. Ja zostałem zaskoczony. Ja pierwsze co, to tutaj łapą witałem się i uważałem tych ludzi, że mają łapy jak bochny chleba, że są prawdziwi. Oczywiście, że przez Rejmonta, przez kilku dżentelmenów, którzy obraz Polski przez Wyspiańskiego, że ja na tą wieś patrzałem właśnie przez Fieskiego na przykład. Takiej wsi szukałem i zresztą tutaj staram się bawę swoją przebierać w ciuchy ludowe i otaczam się ludowymi zespołami, a nie jakimiś rockowymi. Zintegrowałem się ze społecznością wiejską. Wypiłem z nimi kilkanaście beczek piwa, bo tylko w ten sposób można udać, że się jest jakby z nimi. Zasiałem, co roku sieję, zasiewam pole. Wczoraj żniwa mieliśmy przężyta. On bardzo słynny malarz. On bardzo ma takie zdolności do wszystkiego. A to tego chłopa to ten jest taki chudziak. A ja wieś i pani Rozalia zaakceptowali malarz. Ja to lubię, on ma swoich tam i jeszcze pomagają, on mi sam tego maluje, tam dużo ich jest. Ja to lubię, wie pani, to jest moje zajęcie, ja mam do tego zamiłowania. I ja mam nie
to się opłaca. A syn teraz mówił, jak był tam, mówi, mamo, to on ma pieniędzy tak jak lodu. To mówi, ma łeb tu tego, wie jak robić. Ja nie chcę być tutaj takim malarzem, ja chcę być tutaj po prostu najpierw człowiekiem, stąpającym po ziemi, żyjący z glizdami, w zgodzie z naturą. Ja sobie sadzę warzywniak swój, mam zasiane piękny ogródeczek, zasuwam marchewkę, rzodkiewkę z ogródka, bo po prostu chcę sobie jakby pobyć, poistnieć w takiej prawdziwości życia. Ja bym najchętniej cepem jeszcze to zboże mucił, tylko tyle, że ja już mało mam sił, nie? Są tacy potentaci, że po prostu na wsi po prostu tacy biznesmeni, tacy ludzie myślący ekonomicznie dobrze i po prostu, tak jak mówię, Szorc po prostu ma, nie wiem, czy 100 czy 200 hektarów ziemi i on opanował to, bo on sobie z tym radzi. A inni przerażają się tym, tamtym, nie mają tej odwagi, nie mają po prostu tej intuicji też i tej kalkulacji, tej mądrości po prostu. I Wełpa na przykład tutaj, który ma kupę też ziemi, też on tu ryje od rana do nocy, ale on robi jakieś pieniądze. Ja widzę, że jemu się cały czas poprawia. Jeździł jakimś starym szmelcem Oplem, a teraz zasuwa jakimś nowym, pięknym autem, nie? Mnie w ogóle wieś bardzo zachwyca, kiedy zaczyna sobie robić różne takie fikumiku z miastowymi. Nie mając czereśni, sprzedają przed domem czereśnie, a miastowi jadą i wydaje im się, że to są bez jakichś oprysków, że to są takie prawdziwe, bo baba prawdziwa z nocholem czerwonym sprzedaje i witam cię maleńki, ty mój kochanieńki i tego. I sprzedaje mu grzyby, coś i tego. I ludzie to kupują, jest fajnie, jajeczka, coś, wynoszą swoje płody, ale jak nawet im czegoś brakuje po prostu, to zaczynają kupować w hurtowni po prostu. Jest to rodzaj myślenia. Przecież ja mam swoje kury i wiem, o co chodzi. Ja swoje jajko sprzedałbym nie za 20 groszy, tylko za 3 złote. Tak, a nikt nie chce, nie musi tego jajka jeść, ale jak ja zrobię jajecznicę ze swoim przyjacielem, ze szczypiorkiem, to po prostu każdy wącha i czuje pachnąć. Poćwiczyć. A które te drugie konie zejdą? Zgodnie z wymogiem czasu, bizneswoman powinna mieć jakieś hobby. Najmodniejsze są teraz konie, tenis lub golf. Pani Stenia wybrała konie. Dzisiaj pierwsza lekcja, na którą przyjechała z rodziną i koleżankami. Jezus, ja nie wejdę na niego, matko z córką. Nie, czemu? Będziemy tutaj. Ty myślisz, że ja tak nogę wysoko podniosę? To nie podniesie. Boże, kto za dźwignik potrzebny będzie? To taki spokojny koń. Koniku, nie bój się, kochany. Ja naprawdę ci krzywdy nie zrobię, jak Boga kocham. Ale jak się złamiesz w pół, to... Słuchaj, ja tej nogi nie zadrę tak wysoko. Coś ty. Musisz mi pomóc. Słuchaj, a ja bym sobie tu nogę wsadziła. Tu nogę. Tak. Teraz jak na rower. A siedzenie się nie zwali? Siadaj. Oj, koniu, naprawdę będziesz miał kłopoty ze mną. A nie, jest tak tragicznie. Daj mi tutaj tą nogę, drugą tą szczemiączką, bo ja tutaj... Koniku, mój kochany. Spoko. Pomału. Dobrze, on taki szeroki jest, nie? Odpowiedni koń. Tak, właśnie, tak sobie zamówiwszy, żeby tutaj poćwiczyć, trochę pojeździć. Tylko nie wiem, słuchaj, jak ja to będę chodziła. Nie siedzieć cały czas na środku, tylko trochę. Aha, rozumiem. Jak mi idzie, dziewczyny? Może być? Za Amazonkę dzisiaj nie będę robiła. Może zrobić herbaty, kompotu, coś. Dzisiejsze wesele nastroiło państwa kauczorów do wspomnień. Ja nie lubię kobiet z krótkimi włosami. No. Ja miałam włosy takie, które jak pięść, takie dwa warkocze, że no, a takie za kolana. Ja tak co jakiś czas ścinam, nie? A teraz nie ma co trzymać nawet, już nie warkocz jest. Ona, jak zetnie włosy, ja pójdę się napić. Ty, ja byłam młoda i ładna, teraz jestem stara, co?
No zaraz, zaraz. No co? Coś tu nie gra. No, ja jestem miał... za to. Jaki gruby jestem, to ja się urodziłem gruby, taki jestem gruby. Ale byłeś przystojny, czarny, a teraz jesteś łysy, stary, siwy. Nie chcesz się tej sąsiadce swojej podobać, to się nie gole. Oj, stary, stary. No co? Oj, chłopie. Za te nocy liczy spane, co na głośnie myśli działać. Za te pieśni karmiące. To piękny zwyczaj, nieczęsto spotkany na weselach. Podziękowanie rodzicom za wychowanie. Za ten niebyl zczerpany, gdyby dać ci ten bukiecik, cały zróż dla ciebie, mamo. Ostatnia część wesela to tradycyjne oczepiny z ludowymi przyśpiewkami, bo kiedyś mężatce wkładało się czepiec na głowę, stąd oczepiny. Już się ożenił, już się powiesił na tej siłbienicy, co chodzi w publicy. Wszyscy będą się bawić do białego rana, a potem dla szczęścia i powodzenia młodej pary będą poprawiać to piękne wesele. Bo ja się czuję maleńki jak robak, ale króla nie widzę większym od siebie. Wszyscy będą w mieście? Może tak wyjdzie wszyscy. Lekkim chlebkiem żyć trzeba i ciężko pracować. Ziemię trzeba kochać po prostu, no. Jak mam siedzieć za biurkiem, to ja dziękuję. Ja wolę już być przy świnkach. Ziemia człowieka wydała i ziemia człowieka zje, ale za to trzeba ją wielbić. W poprzednim odcinku Edward Wełpa, jego synowie i przyjaciel rodziny Jan Kauczor koszą grykę. Proszę? Nie. Pan Franciszek daje odmowną odpowiedź Belgowi, który chce kupić jego ziemię. Dalej. Poznaliśmy Ryszarda Szorca, znanego hodowcę koni. Jego rodzice opowiedzą o pierwszym sukcesie syna. Nałóż chustkę na głowę. Ty nic nie gadaj. Że nałoży, coż to ogadanie. Wszyscy z gołą głową, niech tu nie pozna, czy to ze wsi, czy z miasta, tak na wios. Dwoje dziadów. Trzeba ręce założyć. Ty no. Nie zakładasz rąk? Gdzie? Na plecy? Taką? O, jedzie wnuczka. O.
Chodź do tej Dorota. Co tak skrzywiłeś się? To jest koniarka. On był od małego taki sprytny. On wygrał konkurs. To było... W którym to roku było? O tym 20. Ja zapomniałem. 20. 20 miał lat, a w tej chwili ma 50. 18 miał lat. 18? Tam młodzież, jak było to, wie panie, tak, no, nie? To się rozpadało i tam młodzież wszystko się grnęło do miasta. A to chcieli naprawić przy tym ZMP, żeby tam młodzież się grnęła, bo zobaczyli, że to błąd. Wszystko do miasta, gospodarstwo upada. Tak zrobili, wie panie, no, no taki, że we wsi zrobili konkurs. Kto najlepszy gospodarz? Piąta godzina rano, coś za tydzień, ten kogut zapiął, co piał taki kogut w radiu. Mówi, że w województwie tym i tym, tak i tak, Szorc Ryszard wygrał konkurs. Jak syn wygrał, tak oni wszyscy tam młody dawali więcej trzymać gospodarkę i brali hektary robić. Tak ich wszystko to pobudziło to. No a Ryszard dostał nagrodę za to. Dujarkę na 2 tygodnie do Niemiec i 3 lata po Polsce, jak są byli dużynki wtedy. 3 lata po Polsce, na dużynki, wszędzie. Do dzisiaj pan Ryszard uważany jest za najlepszego gospodarza w okolicy, ale jego pasją jest hodowla koni. Uciekaj tu do Żuka, bo cię zrozgniotą. Szybko, bo konie idą. Uciekaj na lewo. Te konie, od kilku miesięcy wolne, pasą się dzień i noc na łąkach. Nie trzeba być hodowcą, żeby wiedzieć, jak niebezpieczne jest rozpędzone stado młodych ogierów. Dzisiaj prawie dzikie trzeba spędzić do stajni, żeby oddzielić od pozostałych jednego, który jest chory. Nie puść, bo jak już wyrwią się, koniec. Dobra, teraz chłopaki, my musimy do boksu go i to wszystko z powrotem. Idź Adam z tamtej strony i otwórz, uważaj, bo ty już dostał z konia. Jo. Chodź, żeby ja tu żadna nie dostał. Może... Gniady można wypuszczać. Ten gniady zostaje, pamiętajcie. Adam, niepotrzebny musimy już wypuszczać. Chodźmy, chodźmy. Gdzie? Przestraszone, niespodziewanie zmieniają kierunek, zagrażając również naszej ekipie. Edward Wełpa kosi grykę. Praca idzie dzisiaj nad podziw sprawnie. Wypełniona ziarnem przyczepa dopiero co odjechała. Zaraz wróci pusta, gotowa do napełniania. Tymczasem... Hamulców nie ma. Ciągniki niesprawne. Na szczęście ciągnik prowadził doświadczony kierowca Jan Kauczow. Kamil jechał razem z nim. Koło ciągnika nagle się zablokowało i bok przyczepy uderzył w drzewo. Ciągnik miał prowadzić Maniek. No dobra, to ja podskoczę do niego. Bo już takie się żółte robią. Tylko, że ja nie mam czym gryźć, bo mam państwowych trochę, ale swoje to trzeba iść zrobić, te zęby w końcu, bo... Ach, proszę, weźcie sobie do samochodu i będziecie gryźć przez drogę. Ja nie jestem taka chytra, żeby... Pani Wanda jak zwykle wita ekipę jabłkami. Zawsze opowiada o synu Irku i sprawach gospodarstwa. Może dzisiaj opowie coś o sobie. Lat już nie można co zrobić, ale już się w końcu zdenerwujemy i deganek musimy zrobić. Deszków już trochę użnięte, tylko pieniędzy i pracownika. Wiesz, żebym pracowała na kolei i mogłam pracować, żeby mi dali mieszkanie, a mi się zachciało gospodarki. Tam to było życie, bo jak się nockę przepracowało, to 3 dni było nieraz wolnego, bo jak te okna malowałam, to... A kierownik, a w ten dzień jeszcze. Wiem, że ci ciężko. A naczelnik po tym odcinku, jak robiłam.
To taki był przychylny, bo chciał, żeby mu coś przywieźć, albo kaczkę, albo coś jakiegoś rozkubać. Jak pani naczelniku, nie mam czasu w domu skubać. No jak nie ma pani czasu skubać? No ja mówię, no zrobił pan. Czwórka dzieci, piąte potem jeszcze przyszło. Ja mówię, tyle pracy zrobić, to jak sobie to pan wyobraża, że to powietrzem się wszystko robi? Ja rozumiem. A to rób pani jak chcesz, aby pani przywieza. Ja mówię, ale tu będę skubać, w oddziele. Nie nabrudzi pani? No jak? W piwnicy to można, nie? Chciałam szlał, wszystko skukałam, te meszki, piórka. Pani, ja tam na pierzynę taką wielką naskubałam piórce, te tyjelce, co się pierwsza żeniła. Jak siedziałam, nocki pełniłam, to co miałam oczy tylko wywalać po kątach? W lecie to tylko struzowanie, żeby tam nikt mnie coś nie zrobił złego w oddziele. A na zimę to się paliło w tym piecu, to się dokładało, żeby temperatura była dobra. Wie pani, jak ja się bałam? Jak mnie straszyło raz pani? Nie wierzy pani może? Ja do piwnicy miałam tam wyjście, że musiałam wyjść i po schodkach wchodzić. Pani myśli, że poszłam? Wypaliło się i nie poszłam, bo myślałam, że miłe, bo wyrwie. To kijęk straszliwy był! Szum! A jak było coś skaradnie, tak z 10 minut to tak szalało to że aż. I taki zgrzyt straszny był do tej piwnicy, gdzie tam miałam wchodzić do tego palenia. Tak jakby łańcuchy wydzierał i tak szczelało coś. I rano po tym, jak już widno się zrobiło, nie poszłam do tej piwnicy, do tego pieca. Majstrowi powiedziałam wszystko, mówię, nie chcę już nocków. Sielski spokój bywa pozorny. Na wsi pojawiło się nowe, niespotykane dotąd zjawisko. Szantaż. Nie wiem, to Witek przecież to mówił. Mama słyszała, Szorca atakują. On jeszcze nie wiedział, czy pisali, czy dzwonili do niego. Pisali gdzieś. Że 50 tysięcy ma gdzieś tam złożyć. Tylko ja nie wiem gdzie, mówi, nie wiem gdzie. I Szorc miał jechać z tym na policji. Miał zgłosić to na policji. A w ten tydzień to już żądają 100 tysięcy, bo jak nie, to go spali. I mówi, oni śpią ze siekierami, z widłami. No bo to żarty, to nie są żarty. To nie są żarty, jakaś banda, jakiś coś się upatrzyli, coś. Oni tam mają, nie wiem, ile tych hektarów, może ze 200, może więcej, nie wiem. On bogaty, on ma i tych koni, i tych krów, i tego bydła. Tam dużo mają, a co, jemu z nieba leci? Nic darmo nie przyjdzie, żaden grosz nie przyjdzie. Tak, tak, to jest parę dni, to z nogi ujęły. Na ten temat nie mogę nic mówić, bo w tej chwili Komenda Powiatowa Lwówek, Jelenia Góra i Wrocław, tam, bo te telefony komórkowe sprawdzają jakoś przez satelitę i od tygodnia to już tam silne postępowania trwają, co ja mogę mówić. W tej chwili mam telefony na podsłuchu, bo no trzeba to skrócić. Maniek ma trudne zadanie przed sobą. Musi powiedzieć ojcu o wypadku, potem zabrać zapasową przyczepę na przesypanie gryki. Jak kurde, trzeba było dobrze ręczny zaciągnąć i ten. Skrzynia bije. Pan Edward zniósł dzielnie jedną porażkę, ale kolejna awaria to już za wiele. Jak wy nie umiecie biegu, dzisiaj kauczer zrobił drugi raz ty. Wsteczny trzeba dobrze wyciągnąć. No i po co żeś to odkręcał? No na co żeś to odkręcał? To w którym miejscu? No stary chłopa pierdoła. No pewnie, hamulec tam nieraz działa, nieraz nie, raz brzydka. Ale kto jedzie, kurde, ósemką, kurde, na tym? Mówiłem nie ruszać, kurde, tak, żeście się rwali tego. Przyszedłby Sylwek i przyciągnął to MTZ-om. Zamykaj tę skrzynkę. Nie wiesz, pierdoło, to się nie wiesz, jak kurde tego.
No, ładnie żeś to zrobił teraz. I teraz ani tak wyciągnąć, ani tak. Teraz trzeba drugiego ciągnika. Odejdź od tego ciągnika, bo cię zaraz zgniecie. Dzwonnik wiejskiego kościółka na co dzień dorabia jako miotlarz, żeby choć trochę poprawić byt swojej rodziny. Najlepsze są tak luty, marzec. To są młode. Jan Kauczor czeka na pomoc. Ewa, żona Edwarda Wełpy, jest przerażona. Mam nic? Mam nic? Szkoda było mi tylko chłopaka, nie? Ale ja mu też nie boli nic, nie? Nie. W zeszłym roku był wypadek i w tym roku znowu szmata. Ja czułem. Dzięki Bogu, mówię, że... Do chłopaka mówię, ty dostań. Dzięki ja, Bogu, mi to, mi to ja się... Jeszcze tego smroda prawie ty wypadek. O nie, on się ode mnie to jakby... To było wino, ja w domu tam zostawię, albo nie w domu. Nie, się ze starym. Albo ze starym niech wyjeździ. No, nie bój się, nie, w porządku. Nie, w porządku. A wiesz co, jakby mnie tknęło, ja mówię do Sylwka, mówię, synu, jedź, mówię, bo nie wiem, jak tam Maniu będzie sprowadzał, to jak to wszystko. Ja mówię, ja jadę. I to, że mi, wiesz, córką pomału, pomału jadę, nie? A tu... A. Ja mówię, mały, do niego trzymaj się. Trzymałeś się. A tak o! Powiedział mu, tu, stawaj tutaj. Tu. No, a tego on Mania z drugim wozem nie przysłał tu. A bo ja, sześcionka się zakleszyła znowu. Nie ma tego, żeby na rolnictwie, kurde, nie było takiego pecha. Jak nie wypadek, to ciągnik, to się ciągnik przywróci, orze czy coś, jedzie się, ze cztery koziołki wywinie, no i trzeba robić, kurde. Grale jednego roku też, no taka lekka górka była. 80